Barbarek, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was na filmik pod tytułem oczywiście Open Box, czyli to będzie, słuchajcie, Open Box przesyłki od Shein, czyli współpraca z firmą, marką, sklepem Shein, której ja bardzo serdecznie dziękuję za współpracę, a Wam za tą możliwość. Słuchajcie, pokażę Wam, jakie 6 rzeczy tym razem otrzymałam, mogłam wybrać od Shein, znaczy ze strony Shein. Tak, każda z rzeczy przychodzi opakowana. Jeżeli chodzi o zapakowywanie, naprawdę jest ono super. Każda rzecz pojedyncza jest zapakowana właśnie w taki woreczek. Woreczki później możecie oczywiście sobie do czegokolwiek wykorzystać, także super opcja. Więc to jest to i pokażę Wam, jakie 6 rzeczy ja sobie wybrałam. Są to rzeczy, które już zobaczyłyście na pewno na IGTV, gdzieś w przebitkach, na Instastory, na Instagramie, może na zdjęciach i tak dalej. Są to rzeczy, które niektóre już nosiłam, ale okej, zacznijmy. Pierwsza rzecz, jaką wybrałam z kolekcji bodajże już takiej letniej, summer, coś tam, holiday. Fakt, że tam była większość strojów kąpielowych, ale ja postanowiłam, że wybiorę coś, co będzie dla mnie praktyczne na wiosna, lato. Pierwsza z rzeczy to jest taka koszulka, słuchajcie, przewiewna, fantastyczna, bardzo fajny kolorek, mam nadzieję, że wszystko wyraźnie tutaj widać. Jak wiecie, ja już ją nosiłam, na pewno kojarzycie mnie z filmików w tej bluzce. Jedyny minus dla mnie z tą bluzką to jest taki, że właśnie jest ona dość tutaj przeźroczysta i nawet nakładki na sutniki, no niestety, ale nie zdają egzaminu, ponieważ za bardzo prześwitują. Trzeba byłoby tutaj po prostu podszyć cokolwiek, słuchajcie, no chyba, że ktoś jest odważny. Ja aż do tak odważnych nie należę. Tutaj by trzeba było podszyć po prostu jakimś jasnym materiałem lub ewentualnie, jeżeli nie materiałem, to jakąś koronką. W każdym razie coś tutaj trzeba zadziałać, bo na stanik to tak średnio, ponieważ wszystko, nawet jeżeli chodzi o krój stanika, musiałby być całkowicie cielisty, gładki, bez żadnych wypustek, bo to będzie widać. Ja za chwilkę oczywiście zrobię try on tejże bluzki i Wam się w niej pokażę, ale tak wygląda właśnie pierwsza z rzeczy. Teraz dajcie mi chwilkę, założę i Wam się w niej zaprezentuję. Wygląda, słuchajcie, tutaj jest fajnie wykończona, ja oczywiście jestem w rajtkach, na to nie zwracajcie uwagi. Ja założyłam sobie, słuchajcie, uratowałam sytuację teraz tym takim stanikiem, ja Wam za chwilkę to pokażę. Mam w tym momencie ten stanik taki tutaj samoprzylepny, ja mam nadzieję, że to niczego i nikogo to nie zgorszy. Takie reklamy, takie rekomendowanie bielizny również jest na kanale, także to nie jest żaden temat tabu, więc jeżeli ktoś poczuje się zgorszony, to proszę mi wybaczyć, możecie zawsze zmienić kanał, ale to jest dla osób, które szukają jakichkolwiek, słuchajcie, rozwiązań na to, żeby móc nosić bluzki albo takie wycięte, albo hiszpanki, albo całkowite jakoś z dużymi dekoltami i tak dalej, więc ja poratowałam się tym stanikiem, podratowałam się cielistym stanikiem, który nakładamy tutaj samoprzylepnie. Mój już jest często używany i powiem Wam, że te naklejki, no trochę już bym się obawiała, że gdzieś tam jak będzie ciepło, mogłyby mi się odkleić. Ale to jest na potrzeby tej koszulki, żeby Wam zaprezentować, jak można wybrnąć z tej sytuacji. Więc właśnie mam dokładnie taki staniczek. Bluzka wygląda tak, jeżeli chodzi o tył. Wydaje mi się, że wszystko jest tutaj równo, ładnie. Wykonanie tej bluzki również naprawdę jest fantastyczne. Dekolt jest fajny, bezpieczny. Tutaj mamy regulowane ramionczka, także możemy sobie tutaj regulować długość, słuchajcie, ramionczek. Czy chcemy, aby bluzka była niżej, czy wyżej, czy można na to zarzucić marynarkę, można to wystylizować na kilka, myślę, fajnych sposobów. Także to jest bluzka numer 1 z mojego zamówienia, z której ja bardzo się cieszę i polecam Wam ją serdecznie. Na końcu filmiku oczywiście dodam Wam jeszcze takie przebitki z laptopa, jak to wygląda na stronie, jakie są opcje i przede wszystkim też jakie ceny. Także numer 1 bluzka, dajcie mi znać, co o niej myślicie. Dla mnie jest to naprawdę fantastyczne produkt, świetnie wykonana, bardzo przewiewna, bardzo wygodna, nic dodać, nic ująć. Także ja polecam Wam bardzo gorąco, bardzo serdecznie ten typ, ten krój bluzek. Także odzywam się do Was za chwilkę i pokazuję Wam rzecz kolejną. Rzecz kolejna, słuchajcie, jaką zamówiłam, jest to taki komplecik. Mamy tutaj takie spodenki,
w takie białe groszki, przepraszam, pies sąsiadów, w takie groszki fajnie wykończone. Tutaj mamy taką falbaneczkę, co kojarzy mi się z takim pin-upowym trochę stylem. Mamy tutaj metkę Shein rozmiar M. I do tych spodenek, słuchajcie, mamy taki fajny wiązany topik, który wygląda na bardzo, bardzo wyzywający, ale uwierzcie mi, że wygląda to naprawdę super. Ja już Wam to pokazywałam na IGTV. Jest to taki crop topowy topik, tak bym to powiedziała, czyli taki crop top, gdzie za chwilkę pokażę Wam, jak będzie to wyglądało na mnie. Później pokażę Wam na końcu przebitkę, jak wygląda to na modelce. I tutaj mamy 100% poliester. Bardzo fajnie wykonany, fajny materiał, również przewiewny. Te kropki naprawdę dodają takiego fajnego szyku. Za chwilkę wskakuję w ten ciuszek i Wam się pokazuje. No i dobrze, i słuchajcie, założyłam właśnie teraz ten komplecik, jeżeli chodzi o górę, założyłam w ten sposób. Wy możecie sobie związać to z przodu, ja starałam się to dopasować do tego stanika, który mam pod spodem. Wcześniej przymierzałam to bez stanika i miałam wtedy mniejszy problem. Już odsuwam krzesło i pokażę Wam się w całości. Albo może posłużę się krzesłem, może w ogóle stanę na krzesło i będziecie lepiej mogły to zaobserwować. Tak wygląda dół. Ja też wspominałam, że ja mam tutaj boczki, więc musiałabym je nosić dość wysoko. Nie wiem, czy nawet nie wyżej. Ja nie do końca się fajnie czuję, jeżeli coś mam tak wysoko tutaj w pasie. Czyli coś z wysokim stanem. Także to nie jest do końca jakby dla mnie, ale pokażę Wam, o, tak to wygląda. Wtedy nie widać mi tutaj boczków, bo boczki są ukryte dokładnie gdzieś tutaj na tej wysokości. Jeżeli chodzi o tył, poczekajcie, może nie spadnę, pokażę Wam, jak wygląda tył. Tak to wygląda, nic tutaj nam nie wystaje, nic za bardzo nie widać. Te falbanki są naprawdę urocze. Jeszcze raz pokażę Wam się z daleka. Nie wiem, czy widać mnie tam w całości, nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję tylko, że tak. Tak wygląda dół spodanek, tak bok. To wszystko, co ma być ukryte, to jest ukryte. Tak wygląda tył. Też mam nadzieję, że wygląda wszystko dobrze, fajnie. Wiązanie jest tutaj z tyłu. Wy możecie sobie to związać, z której strony wolicie. Teraz przejdźmy do rzeczy numer 3. I niech to będzie ta bluzka, taka trochę hiszpanka. Mamy tutaj metkę Shein, rozmiar M. Bardzo proszę. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kolor, to jest to taka oliwkowa, zgniła zieleń. I będzie to hiszpanka, za chwilę Wam pokażę. Rękaw taki 3/4. Jeżeli chodzi o materiał, już za sekundkę Wam mówię. Materiał to 100% poliester. Wskakuję w tą bluzencję i przychodzę do Was i Wam się pokażę. No i jak widzicie, kolejna opcja to jest taka, czyli taka hiszpanka. Rękaw sobie można podwinąć, będzie wygodniej. Tak ona się prezentuje. Gumka tutaj jest dość ciasna, także naprawdę super. Jest to naprawdę moja chyba ulubiona w ogóle rzecz z tej, można powiedzieć, przesyłki. Ja wystylizowałam, słuchajcie, to z jeansami. Za chwilkę stanę tutaj. Tak wystylizowałam dokładnie tą bluzkę, czyli wkasałam, słuchajcie, ją do środka w dżinsy. Dżinsy mam rodzaju takiego kroju, takiego trochę boyfriendowego, ale nie aż tak szerokie. Z tyłu ona może być całkiem puszczona. Ja z racji tego, że mam jednak płaski tyłek, nie mam jakiegoś fajnego podniesionego, to nie będę go emanować i po prostu z tyłu mam ją puszczoną na ramionkach. Ramionka możemy sobie fajnie rozświetlić. Powiedzcie, czyż to nie jest fajna opcja wieczorowego jakiegoś out of the day, że tak powiem, takiej wieczorowej stylizacji. Ja nawet do tego, słuchajcie, odważyłabym się dać mocny akcent w postaci, słuchajcie, wisiorka. Mam tutaj pierwszy lepszy i myślę, że powinno to nam nawet tutaj fajnie współgrać. Niby nic, a jednak coś. Także taka opcja jeszcze, wisiorka z napisem mi.
pod spodem. Ona jest dość przeźroczysta, więc polecam albo nakładki, albo właśnie taki stanik, ten, który ja Wam na początku pokazywałam. On jest cielisty, także naprawdę wszystko super trzyma. No i tak to wygląda. Dajcie znać, co Wy myślicie. Mi się ta bluzka podoba bardzo, bardzo. Możemy ją wystylizować do spodenek, do leggingsów, do spodni, do spódniczki. Naprawdę na bardzo wiele sposobów. Na końcu filmiku pokażę Wam opcje kolorystyczne jeszcze tejże bluzki. Nie wiem, czy teraz będzie mnie jeszcze widać. Jestem dość daleko, ale z tymi naprawdę jeansami. Do tego na przykład możemy czy trampki na sportowo, czy jakiś sandałek na obcasie i myślę, że będzie naprawdę super. Także ja nie muszę robić Wam przybitek ze zdjęciami, ponieważ macie mnie na żywo w tych ciuchach. No, tak by to wyglądało. Dajcie znać, jak Wam się podoba, co Wy o tym myślicie. Teraz pokażę Wam bluzkę kolejną i spróbuję Wam ją również jakoś wystylizować, może też z tymi samymi spodniami. Także zaraz wracam. No i tu już sytuacja się zmienia, kochani. Bluzka, jaką wybrałam, jest bluzką szaloną, totalnie taką moją. Może nie do końca przewidziałam, jak ja w tym będę wyglądać. Ja Wam już na IGTV wspominałam, że tutaj sytuacja z biustem jest dość problematyczna, gdyż ja najlepiej czuję się, gdy mam to jednak na ramionach, ponieważ biust wtedy czuję, jest jakoś ogarnięty i on jakoś się trzyma. W momencie, kiedy ja puszczam te ramiona, bałabym się, że coś tutaj może się zadziać, coś może wyskoczyć. Ale ogólnie, jeżeli jesteście szczupłe i jeżeli macie mniejszy biust niż ja, to ja Wam gorąco polecam tą bluzkę, bo jest po prostu fantastyczna. Tak jak widzicie, ja teraz mam użyty ten stalnik, ale no nie ukrywam, że mimo wszystko bałabym się, że coś tutaj może odkleić się, wyskoczyć i wiecie, i nie wyglądać fajnie. Tak ona się prezentuje, prezentuje się z tyłu w ten sposób. Jest ona, słuchajcie, zapinana na zameczek, tak prezentuje się z jeansami. Powiedzcie, czyż naprawdę nie fajnie. Do tego sandałki, czy to cieliste, czy to brązowe, czy to czarne, czy to jasne, czy czerwona jakaś fajna sandałka ze szpilką na przykład. Myślę, że naprawdę spisałaby się super, jeżeli chodzi o to odwiązanie. Może ono być z przodu, może ono być... całkiem, słuchajcie, tutaj z tyłu i w ogóle jakby nam w niczym tutaj nie przeszkadzać tam. W ten sposób tutaj kokardka sobie może, że tak powiem, wisieć, wystawać. Taka oto bluzka. Bardzo mi się spodobała na stronie. Pokażę Wam później pod koniec właśnie w przebitkach, jak ta bluzka wyglądała na modelce. Wiadomo, że no znacznie lepiej niż na mnie, ale nie narzekam, nie narzekam. Naprawdę wyszłabym w tym gdzieś na kolację, fajnie do... chociaż nawet na sportowo, tak słuchajcie, z jeansami. Powiem Wam szczerze, że nawet tak na sportowo z jeansami, z jakimi, słuchajcie, nie wiem, bucikami takimi sandałkowymi, spokojnie, ale to spokojnie poszłabym tak na... kolację, już to mówiłam Wam na IGTV. Bardzo fajny krój, bardzo mi się podoba, bardzo nietypowy ten materiał. Tutaj to są takie, widzicie, takie przeźroczyste kwadraciki, bardzo takie aladynowe, bym powiedziała, te rękawy. Coś fantastycznego, bardzo mi się podoba, nic nie drapie, nic nie gryzie. Jedyne, czego mi tylko brakuje w tej bluzce, to jednak tutaj, tu przy biuście, ta guma powinna trzymać ciało, a nie po prostu być gumą ozdobną. Więc to jest jedyny minus tylko tego kroju, nieprzemyślany. No jednak jak już chodzi o biust, to powinno to być tutaj idealnie dopasowane. Także, no bo wiadomo, że do tej bluzki żaden stanik absolutnie tutaj się nie sprawdzi. Więc tak wygląda kolejny mój wybór. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wszystkie linki oczywiście będą w opisie pod filmem. Dajcie znać, co myślicie, które stylizacje Wam się podobają najbardziej. Jestem już w kolejnej stylizacji. Bluzka wygląda następująco. Jest również fantastycznym produktem, bardzo fajną bluzką. Myślę, że również na wiele okazji, wiele wyjść można podwinąć rękaw. Rękaw jest generalnie takiej długości, jest on zakończony gumką, ale że ja lubię luz bluz, nie lubię jak mi coś tutaj zwisa i powiewa, wówczas ja sobie ją po prostu podwinę. Podoba mi się bardzo opcja tych odkrytych
ramion. Możemy sobie tutaj oczywiście fajnie rozświetlić. Dekolt jest dość głęboki. Użycie ze stanikiem. Będzie bezpiecznie. Z tyłu wygląda tak. Tutaj ma taką piękną falbankę. Jedyne co trzeba, to tylko wyprasować. Słuchajcie, i nie mogłam tego uczynić, ponieważ wszystkie rzeczy mam już spakowane, w tym też żelazko. Z jeansami takimi o boyfriendami prezentuje się następująco. Myślę, że jest to super opcja. Zaraz Wam się jeszcze zniżę, może będzie lepiej. O, teraz może będzie lepiej mi nie widać i będzie lepiej widać to w tej całej jakby tutaj stylizacji. Także jeżeli chodzi o materiał, on jest taki dość rozciągły. Ja chyba zamawiałam albo M-kę, albo ona nie miała rozmiaru, teraz nie pamiętam. Jeżeli chodzi o skład materiału, to jest to 95% rayon oraz 5% spandex. Także tak by to wyglądało. Dajcie znać oczywiście, co Wy myślicie. Ale znowu, tak jak mówię, cielisty stanik ratuje tutaj sytuację. Także jeden stanik do wszystkich kreacji naprawdę świetnie się sprawdzi. Jestem z powrotem. Rzecz ostatnia z mojego zamówienia, którą niestety, ale będę przekazywać w Wasze łapki. Tak, tak, będę się tą rzeczą z Wami dzielić, ponieważ kompletnie nie dopasowałam jej w ogóle do siebie, a bardzo mi szkoda, aby leżała i się marnowała. Jest to taki topik. Ja, tak jak mówię, ja tutaj mam stanik cielisty, byłam w niej również bez stanika i też wygląda fantastycznie, nic nie prześwituje, także nie ma powodów do obaw. Sznureczek wiążecie sobie jak chcecie, z tyłu wygląda to w ten sposób. Nie zwracajcie uwagi na kolor moich gadków, bo są one w kropki. Tak wygląda dół. Wysoki stan, raczej wysoki stan. Ja wiecie, że lubię biodrówki, więc chociażby z tego tytułu już odpada. Bardzo fajny, przewiewny komplecik, myślę, na lato super. Tak wygląda z tyłu. Nie wiem, tak jak mówię, jak to widać, ile tam widać. Jest bezpieczna długość, nic nam nie wystaje. Jak mówię, ja raczej będę się z Wami nim dzielić, także wyczekujcie jakiegoś konkursu, rozdania. Jeszcze nie wiem, w jakiej formie. Można go użyć, słuchajcie, założyć na sportowo, można do niego założyć obcasik i będzie również szykownie. Także tak by wyglądały wszystkie moje stylizacje, słuchajcie, i wszystkie moje rzeczy z Shein. Wszystkie linki do każdej z rzeczy będziecie mieli, słuchajcie, w opisie pod filmem. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście pytajcie śmiało. Słuchajcie, kolejna fantastyczna wiadomość jest taka, że na hasło 13A Ciszew będziecie mogły skorzystać ze zniżki 13% na wybrane rzeczy ze strony Shein. Także ja życzę Wam powodzenia w zakupach. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. W komentarzach pod filmem piszcie, jaka stylizacja podobała Wam się najbardziej. A na jakieś rozdania, konkursy wyczekujcie na moim kanale lub na IGTV lub na Instagramie, do którego Was również odsyłam i zachęcam i zapraszam. Agusiek35. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie. Buziaki dla Was, a firmie Shein dziękuję za współpracę, a Wam za takową możliwość. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pajo! No i hejo, hejo. I tak jak obiecałam, to na sam koniec filmiku dorzucę Wam po prostu, słuchajcie, tak jak to wygląda na stronie. Mamy tutaj pierwszą z bluzek, pierwszą opcję, to jest ta biała. Tutaj mamy pełną jej nazwę, jest cały link, linki będziecie miały w filmiku, w opisie pod filmem. Cena tejże bluzki to 11,99, nie ma żadnej promocji. Do wyboru mamy XS, S, M i L. Wchodząc tutaj macie wszystkie rozmiary na dole wypisane. Jeżeli chodzi o jakieś inne zdjęcie, bardzo proszę, nie wiem czy będzie dobrze, tylko tutaj widać kolejne zdjęcie. Jak wygląda ze spodenkami jeansowymi, jak wyglądają ramiona i jak wygląda dekolt. Tak jak mówiłam, z delikatnym łańcuszkiem będzie naprawdę wyglądało super. Więc to jest bluzka ta biała, o której mówiłam, że trzeba ją wyprasować. Kolejna rzecz to ten piękny, taki grochowaty, w białe groszki komplecik. Jak widzicie, on tutaj nie jest na modelce. Tak to wygląda. Do wyboru macie zielony, czerwony lub czarny. Cena 11,99, rozmiary podobnie jak poprzednio. Pokażę Wam tutaj jeszcze w takim ujęciu ten komplecik. Jak widzicie, wiązanie tutaj jest właśnie z przodu i tył.
tak to by wyglądało. Rzecz kolejna, ten biały komplecik, o którym wspomniałam, że raczej będzie on w rozdaniu albo w konkursie, także wyczekujcie. Tak on wygląda, również nie jest pokazany na modelce i jak widzicie, to tutaj z tyłu to jest od wiązania. Po prostu pięknie to tak ułożyli i to trochę wygląda, jakby te wiązanie szło, wiecie, tutaj z przerwą na brzuchu, a to tak nie jest. Widać ewidentnie, że ten pasek idzie pod spodem, więc po prostu z tyłu można tą bluzeczkę zawiązać, rozmiarówkę tak jak poprzednio. Natomiast mamy do wyboru jeszcze niebieski, taki granatowy, bym rzekła, kolorek, również w paseczki. Pokażę Wam jeszcze może jakieś inne ujęcie, tak to wygląda. Więc możecie porównać sobie teraz, że tak powiem, produkt ze zdjęciem. Tak wyglądają plecy, jak widzicie, zrobiona jest wstążeczka i właśnie to jest ten tył, który był widoczny na tym poprzednim zdjęciu i wiązanie spodenek. Także to jest rzecz kolejna, cena 11,99. Kolejna z rzeczy to ten topik, bardzo fajny, jak widzicie, to tutaj nie bardzo widać właśnie, czy modelka ma stanik, czy nie ma, czy ma nakładki, czy ma wkładki i to jest zmylające, ponieważ jednak ona naprawdę prześwituje i nawet widać, czy ma się stanik, czy ma się nakładki. Tutaj jest to leciutko jakby zretuszowane, tak wygląda w takiej, widzicie, stylizacji trochę narokowo. Tutaj mamy z bliska i widzicie, nic tu nie prześwituje, a ona jednak jest przeźroczysta. Tutaj mamy, jak to wygląda z tyłu i wygląda to dokładnie tak samo, także wszystko się zgadza. No i kolejne ujęcie, tak. 7,99 to cena, regularna to była 10 funtów, czyli mamy, przepraszam, 11 funtów, mamy 27% off, no i rozmiarówka X, S, S, M i L, więc to jest ta rzecz. Przedostatnia z rzeczy to ta fantastyczna bluzka, dziwna w kroju, nawet nie bardzo wiem, jak mam ją nazwać, tak wygląda na modelce, z krótkimi spodenkami i tutaj z tą kokardą wygląda naprawdę, naprawdę uroczo. Tutaj mamy kolejne ujęcie, nie jest niestety pokazane, jak ta sytuacja tutaj wygląda w biuście. Kolejne ujęcie, tutaj niby u modelki wszystko pięknie pasuje, wygląda tak, jakby te gumki naprawdę nam dobrze ściskały biust, natomiast uwierzcie mi, że tak realnie nie jest. To jedyny mankamencik tej, że bluzki z tyłu wygląda tak, jak ktoś ma takiego rodzaju figurę z tak wypiętą pupą do przodu, to wygląda to naprawdę apetycznie. No i przód, jak widzicie, tutaj modelka ma zdecydowanie mniejszy biust. Na tejże bluzki ona była przeceniona z 28,99, czyli dość sporo, na 14,99, czyli o 48% jest przecena, prawie o pół ceny. Także naprawdę super, warto skorzystać. Rozmiarówka XS, S, M i L. Ja chyba wybierałam M-kę, o ile się nie mylę, a przy M-ce mamy tutaj podane w biuście. Tutaj możecie sobie wpisać, ile kto jak ma. Także tak by się prezentowały te tutaj ciuszki. Ostatnia to jest właśnie moja ulubiona i też tu nie jest pokazane, że ona jest dość raczej prześwitująca, może nie aż tak bardzo, ale co nieco w niej widać. Także bez stanika, takiego bez ramionczek, totalnie, czyli właśnie takiego cielistego. Pani Róż, cena tej bluzki to 9,99, była ona, jest ona przeceniona z 25,99, czyli 62% zniżki. Super ekstra i mamy do wyboru, tutaj macie kolorki. Albo taki, chyba to jest, no to nie jest biały, to jest taki kremowy. Mamy brąz, mamy ten właśnie khaki, mamy taki, nie wiem, taki liliowy, mamy tutaj jakąś szarość, mamy taki chabrowy, taki niebieski i mamy żółty. Tak by się prezentowały wszystkie moje ciuszki. Zobaczymy się całkiem niebawem. Wszystkie linki zostawię Wam w opisie pod filmem. Do usłyszenia. Bye-o!